teraz przejdziemy do wyczytywania nazwisk zawodników. Zaczniemy od dziewczyn. Zaczniemy od pierwszego miejsca. Dziewczyn było 7. Będziemy po kolei czytać. Będziemy tutaj dziewczynę zapraszać, gratulować, otrzyma dyplom, medal i będzie mogła sobie wybrać jedną z tych nagród w pierwszym rzędzie. I później będziemy czytać chłopaków też od pierwszego miejsca po kolei w dół. I chłopcy będą przychodzić i wybierać sobie, które nagrody im pasują z tych z drugiego rzędu. Po rozegraniu jednej tury zawodów dwugodzinnej wyniki są następujące. Zaczniemy od dziewczynek, jak już prezes powiedział wcześniej. I tak, w kategorii dziewcząt najlepszą okazała się Ania Borkowska. Zapraszamy na środek. Do nas tutaj prosimy. Gratulujemy zajęcia pierwszego miejsca, zaszczytnego. Będzie można wybrać nagrodę. Życzymy w przyszłości tak dużych sukcesów. Gratuluję. I Ania, teraz sobie wybierz sobie nagrodę. Drugie miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Izabela Siwiec. Gratulacje. Gratulacje. Zajęcie drugiego miejsca, bardzo dobrego. Przyszłość przed tobą. Gratuluję. Proszę bardzo. I dla najmłodszego zawodnika dodatkowo. I proszę sobie tam podejść, wybrać nagrodę, która cię pasuje. Miejsce trzecie zajęła Karolinka Grabiec. Zapraszamy na środek. Gratuluję. Proszę sobie wybrać nagrodę. W kategorii chłopców. Chłopców było troszeczkę więcej, bo startowało 32 zawodników. Po rozegraniu tury dwugodzinnej najlepszym okazał się Krzysiu Stachnio. Brawo! Brawo! Gratuluję. Czekaj, jeszcze chwilę. Tutaj jeszcze masz dodatkowo... Sponsora. Od sponsora, od sklepu Pstrąków Janka Siwca dodatkową nagrodę za to, że złapałeś najwięcej ryb z wszystkich. I teraz możesz sobie wybrać nagrodę, która ci pasuje. O! Już to ci pomogą spakować. Drugie miejsce zajął Kuba Bąk. Brawo! Czekaj, dyplom będziesz miał. Patrz, jeszcze dyplom. I teraz możesz wybierać sobie. Czekaj troszeczkę. Tam gdzie jest ta tona? Bo oni widzisz, nerwowo wybierają. To żeś O tak możesz zbiorć. Trzecie miejsce zajął Mateusz Węglarz. Zapraszam Mateusza. Za zajęcie trzeciego miejsca. Wcale nie najwięksi ten. Gratuluję. Proszę sobie wybrać nagrodę, która ci pasuje. Chciałem pogratulować wszystkim uczestnikom wspaniałych nagród oraz wzięcia udziału w tych zawodach i myślę, że w przyszłym roku będzie kolejna edycja. Podziękowania również dla organizatorów, którzy tutaj tak świetnie przygotowali tą imprezę i przeprowadzili, jak również dla sponsorów, bez których nie można by było zdobyć tak wspaniałych nagród. Jeszcze raz wszystkim gratuluję i dziękuję za zorganizowanie tego przedsięwzięcia.